No ona musi w końcu w ten laser wejść. No! Dwa wybuchło! Dobra, jest dla ptaka, dobra, idziemy! Odsuń się! No nie! Co się w tej grze dzisiaj dzieje? To chłopnie zablokował! Wsłuchajcie się dobrze w ten dźwięk, ponieważ oznacza on tylko jedno, że po długiej przerwie wracamy do naszej ukochanej babuni na pyszne pierożki, ale je dostaniemy oczywiście dopiero po tym, jak uda nam się uciec. No nie ma to większego sensu, Przemek, tak naprawdę, ale jesteśmy w naprawdę nietypowej wersji, ponieważ jest to Granny 1.8 Remake, co oznacza, że to nie będzie zwykła przechadzka. A dokładniej mówiąc, w tej wersji dodali naprawdę wiele świeżych utrudnień i ciekawych rzeczy. Zresztą zobaczcie sami. Mamy więcej opcji, możemy dodać sobie dodatkowe alarmy, które spowodują, że babcia, będąc w innym zupełnie pomieszczeniu, wpadnie do nas, nawet jak nie będziemy tutaj skrzypieli podłogą. Specjalny pokój dla dziadka, który może nas podglądać przez monitoring CCTV. Że to jest masło maślane, ale wiadomo, o co chodzi. Jest dodatkowy tunel, którego tutaj nie widać, ale pewnie gdzieś w tej grze jest. Jest dodatkowy laser. Nie wiem, co on tak naprawdę robi, bo nie czytałem dokładnie, bo tam zresztą nie było co czytać. Po prostu rzucili. Granny 1.8 update, siema, grajcie. Nie wiem, jakie dodatkowe przemy tutaj mogą być, więc ich na razie nie dodaję, ale jest robot z trójki, więc mamy tutaj taki miszmasz kompletny. Jeszcze Slendrinę można dodać, ale Slendrinę to może lepiej nie. I słuchajcie tego, to jest prawdopodobnie najbardziej utrudnione Granny ever. Co jednocześnie oznacza, że jeżeli chodzi o Extreme, to będzie on naprawdę ciężki. A jeżeli chodzi o Madness, to ja wolę sobie już tego nawet nie wyobrażać, co się tutaj będzie działo. Więc jeżeli chcecie zobaczyć Extreme, to będzie ostateczny boss. To 25 koła łap w górę i lecimy z tym. Dlaczego tak dużo? No bo wiem, że kiedyś to bijecie, a ja muszę mieć wystarczająco dużo czasu, żeby tą grę sobie wymaksować. Może jakiś live z tego by był. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście chętni na live, na przykład z trybu Madness. Napiszcie Madness Live. I tak, zanim przejdziemy do gry, to jest jeszcze minigierka. Nie uwierzycie jaka. To jest minigierka Grandpa Roulette, nie? Musimy was poinformować o tym, że w tej grze dzieją się za duże dymy. Dlatego minigra z ruletką zostanie przeniesiona na koniec odcinka! Naprawdę youtuberzy mogą tak mówić cały czas? Boże święty. Lecimy harda. Zaczynamy sobie tutaj... Tak jakbyśmy byli w normalnej granie, tylko że możemy sobie chodzić tam, gdzie nam się podoba żywnie? Nie, bo wypadniemy poza mapę po prostu. Ale jesteśmy w jakimś przyjemnym miejscu, nie? Przyjemny las, brzuski sobie tutaj rosną dookoła. Kto by się spodziewał, że na końcu znajdziemy dom? O, jakiś temek tutaj leży. No już się nie dowiemy jaki. No babcia tutaj wyglądała troszkę dziwnie, nie powiem, że nie. Ale też graficznie ta gra ma wyglądać o niebo lepiej. Więc ciekawe. Co to będzie? Dobra, jest już książka na początek, czyli wiem, który mniej więcej preset mamy. Bo tam widziałem, że jest opcja ustawienia sobie konkretnego presetu. Ale nie wiem, czy to w tym przypadku miałoby jakieś znaczenie. A o, i są nasze lasery. I pierwsze potrzebne nam przedmioty. Dobra, to zróbmy na razie tak. Otworzymy sobie to. Otworzymy sobie to. I wejdziemy sobie tutaj, w nadziei, że dziadek nas tutaj nie będzie próbował zniszczyć. Ej! No to problem jest teraz taki, że tu jest laser i tam jest laser. Jak ja mam niby przejść? Co się w ogóle stanie, jeżeli ten laser zostanie uruchomiony? Dobra, dziadek nie słyszy. Przetestowane. Uwaga, babcia, chodzi. W laser? Nie weszła w laser? Nie no, ona musi w końcu w ten laser wejść. No! Babcia wybuchła. O, dziadek też jest. W sumie dziadka też moglibyśmy teraz wybuchnąć, tylko że on... No wiadomo, jak to dziadek. Dziadek bez żadnego problemu tam nie podejdzie, bo on niestety nie słyszy. No, zobaczył, babcia poszła spać, no to ma spokój. To też dla niego nie była jakaś ważna rzecz. No, krzesło oczywiście postanowiło żyć swoim życiem. Tylko tak, tutaj mamy jeszcze chyba alarm. Okej. Dobra, teraz pytanie, czy jak tutaj podejdzie? Ja bym chciał ten klucz bardzo szybko odzyskać. Halo! Wstawaj! O! Babkę znowu skasował. O nie, no to oznacza tylko jedno, że Menda tutaj przyjdzie. Ale mamy już dwa lasery z głowy, czyli jak ja w ten laser wejdę, to pewnie będzie bardzo podobnie. I see you.
No nie wiem, Czadek, czy mnie widzisz przy tych okularach. No tak. Musimy poczekać, aż przestanie nas widzieć i to będzie jedna rzecz, którą możemy zrobić. O! To widzę, że dzisiaj mamy naprawdę do czynienia z prawdziwym polem minowym. Bo to, co tu się dzieje, jest naprawdę niesamowite. Dobra, idziemy stąd. Spadnie, nie spadnie? O! Jest monitoring. Halo! Babcia proszona jest do kuchni ze względu na to, że czuć swąd przypalanych się pierożków. W ogóle muszę was zapytać o bardzo ważną rzecz, tak? To jest coś, co jest coś bardzo istotnego. Jesteście team gotowane pierogi? Czy pierogi smażone? No, ewentualnie jeszcze z piekarnika, no ale to wiadomo, że bardzo podobne do podsmażanych będą, ale to jest takie ciekawe pytanie, bo na przykład jeżeli chodzi o ruskie pierogi, nie rosyjskie, ruskie, po prostu, no to ja na przykład preferuję dobrze ugotowane. No nie wierzę, tutaj te alarmy będą na ekstrem problematyczne. Ale mamy młotek. No! Ty jesteś idiotą. Ty jesteś certyfikowanym idiotą. Kretynem. Czerwień aż stamtąd się wylewała. Było widać, że tam jest laser. A ja sobie postanowiłem, a otworzę ze te drzwi, co może pójść nie tak? Ale tu heda z siebie zrobiłem teraz niesamowitego. Dobra, i tak tam musimy zejść zaraz. A ja tam bym zrzucił jeszcze im coś na łeb. Dobra, to też sobie weźmiemy. Przeniesiemy sobie to w inne miejsce po prostu. Mi się wydaje, że to może mieć dla nas znaczenie, nie? Tak, słyszałem dziadka właśnie, jak się poruszał! Jak się poruszał po wodzie. Nie chodził po wodzie, ale poruszał się po wodzie. Nie no, ja wolę na przykład... gotowane, nie? Ale nie przegotowane. I najlepiej jak są świeżo gotowane, a nie na przykład po zamrożeniu. Po zamrożeniu już wtedy są takie... No już miały to wstępne gotowanie, więc mogą być nie takie. Dobra, coś tam zaniosłem, nie? Nie pamiętam już nawet co. Tam jest jeszcze, jest laser. Tu jest zdjęcie. No fajnie jest się zapoznać z tym trybem. Tak sobie Przemek tłumacz, nie? Bo nie chcesz pewnie przechodzić tego na 100%. No przejść to przejdę może. Ale liczy się zabawa. Liczy się podróż. No nie! O, nie sam cel. Dobra, schodzimy na dół, bo tam możemy ich ewentualnie przekonać do skorzystania z sauny. Czyli standardowo, nie, po co tutaj wszedłem. A jednak wolę w ten sposób, tak mi się wydaje. Bo coś mi się wydaje, że autor tego remake'u może mieć pewne... chęci do tego, żeby babcia nas tutaj widziała przez to okno. Pewnie coś zmienił. Dobra, wychodzimy. Babcia zamknięta. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj to. Tu jest czyściutko. Ej, no... dzisiaj? No co ty, skąd ty się tu wziąłeś? Go tutaj nie było! Nie było go tu! O co w tym wszystkim teraz chodzi? Dzień czwarty. Ty, na B nie ma szybkiego restartu, nie? Niestety nie ma. Niepokojące. Bardzo niepokojące. Czyli co, restarcik robimy? No myślę, że zrobimy restarcik zaraz, bo... Dziadek z shotgunem ma dwie wady. Po pierwsze, ma shotguna. A po drugie bije na odległość. To chyba w sumie jeden z punktów z drugim mają wiele wspólnego, ale ma jedną zaletę. Jak upadnie, to nie dość, że sobie ten głupi łeb rozbije, to jeszcze będzie mógł upuścić przypadkiem, kompletnie przypadkiem, samego shotguna, nie? Nie wiem, dlaczego ja cały czas idę w tym kierunku. Mamy łom. Czekajcie, to czego łom był w tej grze? I see you. Nie przypominam sobie, żeby łom? Żebyśmy mieli łom? Nie, no w jedynce nie było łomu żadnego. Jest ułom.
O, tu tutaj na kamerce, cześć, Przemek jestem. Dobra, dziadek, słychać jak sobie tam człapie. Co to wyobrażam? No to i to potrzebujemy młotka, tak? A tam gdzie potrzebujemy łomu w takim razie? Co my to możemy zrobić? Coś takiego. Babcia przyjdzie, ja tutaj robię trik wtedy. Szup! I robię sobie teraz weryfikację otoczenia. Oj! Dobra, jest i on, nie? Tu. Dobra, jest dla ptaka. Dobra, idziemy. Odsuń się! No nie! Co się w tej grze dzisiaj dzieje? To chłop mnie zablokował! Nie wiedzę, to będzie... na co ja się porwałem z tym ekstremnie? Na co ja się tutaj porwałem? To jest abstrakcyjnie ciężkie. Nie dość, że mamy dziadka. Wyrwiesz zaraz te drzwi. Nawet nie wiem, czy te drzwi teraz były otwierane. Czy tutaj na zewnątrz? No teraz nie mam pojęcia. To jest abstrakcyjnie ciężkie, naprawdę. Jeszcze jak by wyjdzie mod... Co tu się dzieje? Dobra, gdzie ten laser tam działa? A, od razu w drzwi leci. No, a dziadka nie ma na 30 sekund. Dobra, musimy sobie tutaj przeczołgać. Co mi tutaj dasz? Kogwila, no nie. Tego to ja za bardzo nie chciałem, ale no dobra, przeżyjemy to jakoś. Ja bym chciał dotrzeć do kanałów i zobaczyć, co tam się dzieje, bo tam gdzieś ma być dodatkowy tunel w takim razie, bo nigdzie tu więcej go nie widzę. Nie mogę nic tam rzucić? To gdzie teraz babcia będzie słyszała, że jestem? Zastanawiałem się jeszcze, czy babcia byłaby w stanie otworzyć te drzwi, gdybym tam coś rzucił o ścianę, ale... Uj, mi przestraszyła tamta. Myślałem, że to ten drugi laser, nie? Nieważne, nieważne, nic nie widzieliście. Nie mamy dzień czwarty. Zero śmierci, nie, no to jest najdziwniejszy tryb grania, jaki kiedykolwiek grałem. Zanim pojawi się ten extreme, ja jeszcze raz spróbuję na hardzie to przejść, zrobić z tego odcinek, żebyście widzieli mniej więcej, jak mi idzie, nie? No nie, nie, zostaw mnie. Nie wiesz, jak się obsługuje szafę. Nie masz bladego pojęcia, jak się obsługuje szafę. Nie możesz tego wiedzieć. Idź stąd. Nie mógł wiedzieć, jak się obsługuje szafę, bo nie ma w dwójce szafy. Ja to przemyślałem, kurde, główka pracuje. A czy w trójce wiedział? Ja już nie pamiętam. I see you. Dobra, I see you. Tu sobie pykniemy, już sobie pykniemy, cyk, przechodzimy, musimy w końcu pomyśleć, znaczy ja muszę pomyśleć, że mówię my, wy nie musicie tutaj nad niczym myśleć, bo wystarczy, że widzicie, co ja tutaj odwalam głupiego, nie? Muszę czegoś tutaj użyć, żeby to zniszczyć. Jaki ending? Przemek, nie powiedziałeś, jaki ending? Ja jeszcze nie wiem. Nie no, babcia tutaj naprawdę ma jakieś problemy emocjonalne, jeżeli chodzi o otwieranie tego. Plan jest prosty, babka robi out. Nie, tu nam babka nic nie zrobi. Ale że co? To jest tak na poważnie teraz? No właśnie. To było niepokojące przez chwilę. Dobra, bo ten tutaj idzie, majster. O, dobra, kolejny alarm. Kodzik, dobra, mamy kodzik. Może drzwi? Jest książka. Dobra, byśmy potrzebowali jeszcze w paru miejscach tego. Nie powiem, że jest łatwo. A, to są zablokowane drzwi, super. Mam plan, a, bo my jesteśmy w tym gameplayu z łomem. Nie mogę nic rzucać naprzeciwko ścian, ale to jest chamstwo. Ja nie wiem, co chcą zrobić teraz. Ubiorę ten łom i idę to rozwalić chyba. Ale oni teoretycznie powinni iść... A nie, bo babka tu idzie! Śmierci.
Ej, to przez chwilę zadziałało tak jak widziałem. Tak jak widziałem, że zadziałało, tak? Wy też widzieliście, jak to zadziałało. To była tylko próba, żeby zobaczyć, jak to zadziała, nie? To nic nadzwyczajnego. Nie uznajmy tego za śmierć, bo to było w celach eksperymentalnych. Dobra, weź już taki poważny gameplay. W tym momencie robimy poważny gameplay. Tak jakbym chciał to przechodzić. Nie obiecuj tego. To nie nastąpi. To jest prawdziwy gameplay. No nie, co my tutaj mamy? Część shotguna? Coś tam jest, tylko nie widziałem co. Tu nic nie widziałem ciekawego. Nie wiem skąd babcia idzie. Tutaj coś jest, widzicie? No nie, no jeszcze ta menda tutaj jedzie. Tylko jak to otworzyć? Tajny pokój babci znajdował się na parterze. Bo to będzie tajny pokój dziadka. No tak. No tak. No tu ewidentnie musimy zaprosić babcię, żeby spróbowała nam nie zdetonować. Nie mówmy tak brzydko. Powiedzmy, że babcia nam pomoże to wyłączyć, to urządzenie tutaj. Dzięki. Babcia przeklęta. Dokończcie dalej tekst utworu literackiego. Nie wiem, a chodzę z tym wazonem teraz, jakby to była moja własność. Ale dziś ten wazon jest przyjaźnie nastawiony do mnie. A, czyli dziadek jednak alarmy wykrywa. No nie mogę nic w ścianę rzucić. To jest wręcz nienaturalne dla mnie, nie? Okej, okay, no dobra. No fajne gameplay się szykuje. Próba. Nie wiem nawet jaki to preset jest. Tam możemy sobie wybrać presety, więc od razu wam mówię, żeby nie było. Wiem, że już pewnie łapka w górę zostawiona i teraz będzie reklamacja, ale będę używał konkretnego presetu na tego Extreme. Miejcie litość. No, to też trzeba będzie jakoś rozwalić. No nie, znowu to samo! No znowu widziałeś ten laser! Kretynie! Jestem nieprzyzwyczajony do tego, że coś za drzwiami w grani może mnie zabić. A tutaj możemy to w każdej chwili dezintegrować. Już nawet nie będzie babcia się może zrespić. Zobaczmy, czy czegoś w kiblu dziadek nie zostawił. Kurde, zostawił coś w kiblu. No nie podobają mi się te drzwi, no nie powiem, że nie, no. No nie! To jest chamskie. To jest chamskie. Tego jeszcze nie było, to jest najtrudniejsze granie, w jakie życiu gram. A to jesteśmy dopiero na hardzie, a co powiedziałem? A, dostał łapeczkę, w kurę będzie Extreme, no tak. Będzie. Nie! Idzie! Idzie! Babcia? Nie, dziadek zabity. No na 30 sekund. I zaraz wstanie, jak nas zdzieli tą kryjką. No ja na razie próbuję tutaj przetrwać, a nie zbierać przedmioty. Naprawdę, to tak wygląda. I see you. Dobra, nie wiem, naprawdę, bo ja w normalnej sytuacji bym tego nie podniósł. Gdybym wiedział, że na przykład idziemy robić ending samochodowy, to bym wiedział, że ja tego nie podnoszę. Na razie podnoszę wszystko, co mam... do zasięgu ręki, nie? Teraz taki swagger, żeby się przydał, nie? Pamiętasz, Wojrek, te MLG 2015, 14, 13 przeróbki z Koda? Był taki swagger, swag, coś takiego. No patrzcie, jak się patrzył, nie? On ma te okulary po to, żebyśmy nie widzieli jego gałek ocznych. Teraz sobie mogę tutaj postać. Ej. To by się dało tam przerzucić, nie? Zekpisz ze mnie teraz? Gdzie ty tą pułapkę rzuciłaś? Ja jestem w stanie ją przerzucić, nie? Ha? Widzisz? O, dobra, czyli tu możemy ją agrować. Czyli to będzie moje agrowanie babci tutaj. Dobra, babcia sobie niech tutaj siedzi. Przykro mi tylko z tego powodu, że no dziadek jednak postanowił się stąd nie ewakuować. Ale się ewakuuje, zanim dziadek postanowi się obrócić. Dobra, ptak tam coś też ma. O! Oho! Dobra, bo tutaj dostałem w łeb już.
wcześniej. Dobra, ja znajduję Erikę, Faka, idziemy tędy. Oni będą szli w tamto miejsce, więc ja muszę iść tutaj. Poczekam. Ty, robot! Dzięki. No dobra, się wkurzył odrobinkę może, ale było warto? Było. Nie mam nawet klucza tutaj. No i tam trzeba wejść. Nie no, idziemy tu. Szybka zmiana lokacji. A ja nie wiem w ogóle, na co ten madness będzie się działo, nie? O, tam to dopiero będzie hardcore. Wiecie co, ja muszę to teraz na zero żyć. Zero żyć? Ja muszę zostawić sobie życie. Nic nie osiągnąłem. Ty iż. Zresetować sobie. Przemek, podmuchaj sobie. Potrzebowałem więcej powietrza, bo czułem, że mój mózg się lekko odtlenił. Dobra, dziadek tym razem nie zostawił po sobie nic w kiblu. Trzeba oczywiście ostrożnie otwierać wszelkie drzwi. Przede wszystkim trzeba agrować te mendy. Dobra, myślę, że babka tam będzie zagrowana. I tam pójdzie boom. No i tutaj też może pójść boom, jeżeli ona tam przejdzie, a ja nie przejdę? O, okej, dobra, gra nie dostała. No ale problem jest taki, że mam tutaj jeszcze do rozwalenia jedną rzecz. O, jej! Mamy obcęgi. No nie. Dobra, dobra, nieważne. Żartowałem, gościu, ojcze plank! Padek. Bateria. Spak plak! Pomyślmy, co by można było zrobić. Muszę być na zewnątrz, coś jeszcze zaraz zweryfikować. Dobra, najgorzej jak mi się będę będą gdzieś respić w osobnych miejscach. No, nagle przyszła tutaj, nie? Ja nic tu nie zrobiłem, ale przyszła, przybiegła tutaj. Jakby nie wiadomo, co tam się w tym momencie działo. Jakbym nagle dorwał się do jej zapasu pierogów. Na najbliższy rok. Głęboko mrożone, nie? W minus 200 stopniach wytrzymają dłużej. No nie byłoby opcji, no myślałem, że będę cwany, nie? Schowam się za szafą i babcia kabla od Prodigia nie wyjmie. Dobra, trzeba do tego podejść mentalnie, nie? Trzeba podejść mentalnie. Dobra, pytanie, jak gdzie będzie babka? Tutaj dziadek będzie szedł, na pewno, no. A tu jestem troszkę uziemiony znowu. Tu będzie jeszcze dzianek. Mamy miśka, ale mamy wheel crank. Mamy wheel crank. Mamy dziadka, nie będzie widać, jak będzie szedł. No nie, no i to chciałem zrobić. No nie, zobaczcie, będzie nas widzieć. Nie mogę jej rzucić, żeby nie puszczali. Już nie rzucam. Tu będzie na dół, na pewno, nie? Tu będzie na dół. Jak my tą jedną bramkę otworzymy, to się otworzy pewnie kolejno. Dobra, desant dziadkowi na łeb robimy. Nie wiadomo, gdzie jest znowu. Tak, ja tam zostawił tutaj. Bo nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Jest benzynka. Alarmu nie widzę. Nie ma tam nic. Dobra. Dobra, babci nie ma. Przynajmniej przez chwilę. Ja myślę, że dziadka spróbował tutaj ciachnąć. Dobra, jest, udało się, super. Dobra, mamy otwarte coś. Jeszcze kącik. Dobra, lecimy. Ending drzwi, ending drzwi lecimy. Tak, otwieraj drzwi sobie losowo, gościu. O, tamte są też do otwarcia ponownie. Tam też będę tego potrzebował. Oj, nie. Nie. No.
No i musiałeś niestety ukryć, nie? Chłop na pół metra wystaje z szafy, cała głowa, ona nie wie, gdzie jestem. A, i tego nagle nie ma. I see you. Ninja. I see you. Ty mnie już nie widzisz. Jest książka! Jest książka! Dobra, lecimy na dół od razu. Nie, wołam tylko dziadka. Czyli tutaj to wyłączył, idę. Hej, dziadek nie potrafi otworzyć drzwi! Ej, tu się da takie kombo zrobić? No to pasuje nawet, kurde, mi brew zaczęła skakać, nie? Dobra, prawie wszystko jest zdetonowane. Ale ty, ty to się da przejść, aha, kurde, myśleliście, że zaraz tam znowu pójdę? Znowu zginę? No, mieliście rację, jeżeli tam jest laser, to bym pewnie tak zrobił. Dawaj! Dawaj klucz, dawaj klucz, dawaj klucz, dawaj klucz! Dziadek, człapie, człapie sobie w wodzie. O, ja mam baterię. Uciekam na dół szybko. Wiesz, w sumie? Babcia sobie tutaj stała, ale miała taki... taką chwilę zastanowienia, nie? Czy jednak pójść gonić go, czy go jednak nie gonić? Dobra, kozik. Specjalny klucz. Tu kozik? Jest kozik, dobra, mamy kozik. Ten się odpalił znowu. Dobra, babcia nas widzi, to dobrze, niech nas widzi. Niech myśli, że ma kontrolę nad mapą. Ale to ja mam kontrolę nad mapą. I nie wiem, czy alarm właśnie dziadka w końcu nie robi, czy robi. Bo nie wiem. No, ale to jest taki gameplay, co się już tutaj udaje, nie? Dobra, babcia to może próbować wrócić. Idziemy na górę. Dobra. Au! Otwieramy to. Idziemy na górę. No, możemy tutaj spahałasować czymś, czy nie? No w sumie jest ten pająk. A tak, z tym pająkiem był jakiś błąd, ale już nie pamiętam jaki nawet. No w teorii możemy się babci pozbyć tutaj, żeby już na mnie paradowała za bardzo. No tutaj niech sobie podejdzie bliżej. Będzie jej raźniej. Ty, może pająka to rozwali? No bez takich. No bez takich. Ty, no laser to laser. No może dziadka walnie. No dziadka nie ma. O, babci też nie ma. To nie, żebym narzekał na taki obrót spraw. Macie, popilnujcie mi tego chwilkę. Pomyślmy. No, kluczyk. Kluczyk, musimy iść na dół. Tam nie ma innej opcji, musimy iść w końcu na dół. Up, zapomniałem o tym. Przemek, wciąż mi wali na łeb, naprawdę. Dobra, schodzimy. Sprawdzamy, co się dzieje tutaj. O! Otworzyłem te drzwi tutaj. No to to mi już się podoba, ten tego. O, patrzcie, widzicie jaki skok? Przeprofesjonalny. Dobra, bo teraz tak, my możemy sobie dwójeczka przejść. Arachnofobia, uwaga, uwaga, arachnofobia. Dwójeczka, dwójeczka, zapamiętaj. To idziemy od razu zobaczyć sobie, co tam w tej dwójeczce będzie. Ej, ja chyba nie... Nie, ja chyba nie włączyłem babki. Ty. Nie. Ja myślałem, że będę miał chwilę spokoju, że nic się nie będzie działo. A my tutaj mamy... takie rzeczy? To przecież... Co mi krzywdę będzie robić? Czy tutaj teraz mogą oni wejść, nie? Tak, mogą, bo ja sobie tu stoję, to oni też sobie mogą wejść. Normalnie, bo rozszerzyłem rzeczywistość.
Myślałem, że tam jakieś gniazdo jest. Nie, no co to za laser znowu? O, jest mięsko. Dobra. Dobra, mamy mięsko. Mięsko możemy sobie przenieść, tak sobie myślę, czyk, tutaj nawet, nie? Kurde, ale mamy teraz tutaj lekko przypałą sytuację, nie? Bo sobie to otworzyliśmy. Nie wiedziałem, że ten tunel będzie do tego służył. Kolejne jakieś przejście dzikie. O, tu Will Crank jest potrzebny do czegoś. A, do tego, żebyśmy mieli to przejście dodatkowo otwarte, czyli tutaj. Czy ja jestem bezpieczny na ten moment jedynie? Aha, tu jest alarm. Znaczy, alarm w sumie sobie odpalimy, nie? Tylko to muszę tak rozwiązać jakoś. Żeby ktoś ten alarm nam tam wszedł, nie? Jak wejdą, to będzie git. Grani nie ma, dobra. Musiałem się chwilę zastanowić, ja potrzebowałem 10 sekund na to, żeby się domyśleć, czy jest tak, a nie inaczej. Dobra, tutaj będzie potrzebny jeszcze screwdriver. Okej, możemy iść na górę. Nie chcę ryzykować i czekać na dziadka. Ale tak, dwójeczkę odpalamy. I zobaczymy, no nie, zjeżdżaj tam! Ten moment, kiedy oczekujemy, żeby jakiś pilot nie robił czegoś, co mu kazaliśmy zrobić. Dobra. Co to jest? Aha. Czyli idziemy otworzyć sobie... Idziemy po młotek, mi się wydaje. Tak gdzieś mi się wydaje, że młotek będzie grany tutaj. Czyli w teorii, jak ja im tam pohałasuję, to oni są tam zagrowani. Widzę kolejne rozwiązania, żeby przejść extreme. Troszkę lepiej. Ja tutaj w ogóle tak bym to otworzył. Na wszelki wypadek, jakby jednak postanowili wyjść sobie na jakiś... jakąś tam przechadzkę na dole, to by mi na pewno pomogło. Dobra, czyli... Czyli jest dobrze na razie, nie? Tak, parę tych prób, które były nieudane, pozwoliły do czegoś dotrzeć. Nie wiem tylko, co my dostaniemy. Ja nie wiem, co my dostaniemy, Szmek. Wiedziałeś dobrze, co my dostaniemy. Młotek. Sorry, babcia, muszę jeszcze pokręcić. Już idę. Musimy teraz iść na górę i do tych drzwi. Dobra. Co? Tak się tam odpalili na górze. Kurde, z tymi drzwiami oni mnie stresują bardzo. No raczej tutaj mamy. ICU. Dobra, ICU, dobra, tam jest ICU. To idę se tędy. Will Crank jest, dobra, myślę, więc jestem. No powie, odbijałem ewidentnie już, nie? Dobra, tu. To nie, co tutaj będzie, ale trzeba sprawdzić, nie? Karma dla ptaka. Kurde, ugryzł mnie chyba komar właśnie. Ale menda. Okej, budujemy sobie zamek. Cyk. O, ściany nic nie mogę wrzucić, nie? Ale w sufit nic nie powiedzieli. Ma to z... Babcia tak patrzy. Ej, ta karma tu była już jeszcze chwilę temu. I see you. No, tam jest laser, nie? Dobra, sypnę ptasznikowi. No i niestety muszę się ewakuować. Ej, jak zrobię tak? No to extreme już jest, wiecie! Tak! Pszt, tak jest zrobione. No tak, tak se tłumacz, Szemek. Ja cię tam sypłem! Przyjdzie tutaj, chcę zobaczyć to. Ale ona będzie musiała dużo czasu poświęcić, żeby tutaj wrócić stąd, nie? No chyba, że będzie na Madness, no to będzie tylko...
To już wiem, skąd to utrudnienie będzie, dobra. Młotek też trzeba będzie zabrać zaraz na górę. Nie, smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli, kiedy dziadek ściąga pasek z gaci. Nigdy nie powinienem nagrywać po tym, jak siedzę sobie na Discordzie grzecznie, nie? Klucz, kod, dobra, zróbmy kod. A, to jest zrobione, ej, to jest zrobione, słuchajcie, to jest zrobione. Wiecie, że wiemy, gdzie jest młotek? Bo ja wiem. Czy wy też pewnie wiecie, nie? Bo wy pewnie to już ogarniacie tam gierkę. Już wiecie, co jest 5. Dobra, tu mamy jeszcze mięsko. Dobra, to jest zrobione. Dobra, stary, ja tam wiem. Ty se mnie widzisz, dobra, widzą mnie obydwoje. Jak przez chwilę mi tak znikli z oczu, to ja poproszę, żebyście poszli za mną na małą wycieczkę. Gdybym wiedział, że babci tutaj nie będzie, tej drugiej babci, no to też bym troszkę inaczej do tego podszedł. No ale nie ma, to nie ma co narzekać, tak? Czy na ekstrim tutaj będzie? Nie powiedziałem. Nie no, zobaczymy tak szczerze, bo... Wszystko się rozbija o fakt, że nie wiem, co tu... Czego tu się w sumie spodziewać po tych niektórych naszych epizodach. Dobra, dajemy pankowi jedzonko smaczne. Serio? Nie no, jaja jakieś, nie? No ja to nic nie zrobię, nie? Ty skąd się tutaj wzięłaś w ogóle? Dobra. No nie, jeszcze mnie zjedł pająk, a nagle się tutaj skąd wziął, nie? Ja się ma, poklasz mi. Pająk zjadł? Zjadł. Ja ręcz sobie tam gdzieś dałem? Dałem. Czyli tak, musimy jeszcze raz kod do tego zrobić, potrzebujemy klucza do kutki. Potrzebny był nam był śrubokręt. Zapomniałem kompletnie o tym, że potrzebujemy śrubokręta, nie? A w ogóle gdzie jest klucz do zbrojowni? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, nie? Patrzcie mędę, nie? Nie rób tego więcej, bo cię zdezintegruję już tak na poważnie. Odetnę ci zasilanie. Nie mamy żadnego Cogwheela. Ja muszę iść po... Tędy sobie pójdę, po co mam sobie nogi łamać? Niech sobie tu przyjdą. Myślę. Co by tutaj zrobić, nie? Musimy iść tutaj. Muszę tak samo taką sobie jakąś w głowie ustawić. Jakąś tezę, dobra. Klucz do zbrojowni. Raczej nie jest tam. Gdzie myślę, czyli nie jest ani tu, ani na dole. Teoretycznie może być na dole. A czyli ona się zagrywała na mnie przez to? Myślę, że taka szansa była. Nie jest ani tutaj klucz do zbrojowni, ani tam, gdzie mówiłem, nie? Tu jest spark plug. I see you. Przecież jednak tutaj śpi przez chwilę. Okej, tu zrobimy przejście. Nie mogę tego tam dać! Przyczyna nieznana. Czek, babcia... O, dziadek też to jest. No, ciekawe. Fajne tenisówki w ogóle, ty. No przecież ona się na mnie tu odpaliła, nie? Zaraz z jakimś tajnym przejściem przyjdzie tutaj od dołu, rzuci mnie tym swoją kryką i będzie. Dobra, poszła.
patrzę na siebie. Patrzę. Ja potrzebuję iść chyba na jakąś fizjoterapię, żeby przestać się garbić na tych odcinkach. Ale jak się mam nie garbić, jak muszę wszystko widzieć dobrze? A to brzmi jak założę okulary. No, problem. Problem z założeniem okularów. Trzeba pamiętać o tym, że się ma okulary. O. Pierdziel się. No nie, no dzień piąty to był, no byłem blisko, nie powiem, że nie, a mi się wydaje, że tam był klucz, Ej, co to za ending dziki znowu? Babcia, po co ci jest kanister z benzyną i dlaczego Filip się tak uśmiecha? Jeszcze jak dziadek by wszedł w ten laser na koniec, nie? Okej. Okay. W wodzie. Wiecie, że TNT w wodzie nie wybucha? Nie? Teraz powinno być grani is over na 30 sekund. Nie no, podoba mi się ten tryb, naprawdę. Mam nadzieję, że uda się go przejść. Dobra, zobaczmy po prostu, jak to będzie wyglądało. Nie chcę tutaj się nad tą rozczulać nad tym trybem za bardzo, ponieważ głównie mi zależy na graniu, ale chciałem zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Myślałem, że o tym wiedziałem, że to będzie w grze, ale miałem nadzieję, że to będzie wkomponowane w samą rozgrywkę. Ale no, nie można wszystkiego się spodziewać. I także to jest za darmo dostępne. Znaczy prawie za darmo, no bo trzeba mieć oryginalną grani, żeby w to zagrać konkretnie. No dobra, dajmy sobie mój nickname tutaj. Lizowski, sobie wpiszmy. Właśnie tak sprawdzałem sobie, coś jest napisane w normalnym języku, ale prawdopodobnie nie. Po prostu ktoś wybrał jakąś czcionkę gotycką i sobie tak to wrzucił. Zacznijmy. Zobaczmy takie pierwsze 10 minut, co tu się dzieje. Ogólnie to prawdopodobnie z tego harda będzie więcej niż jeden odcinek od razu, bo mam takie dziwne wrażenie, że to nie będzie tak proste. Trzeba się z tym zaznajomić, więc no, będziemy mieli prawdopodobnie miesiąc grani. Prawdopodobnie, zaznaczam, prawdopodobnie. Mamy ammo, mamy dużo ammo, które jest... nie jest wyposażone w ślepaki. O, dziadek zadowolony! W ogóle czemu dziadek zawsze w okularach łaźni? Dobra, jedno serce dziadkowi zeszło, zagramy sobie tej rundkę i zobaczymy. No teraz jego kolej. Jeden jest już... O, no to myślę, że możemy spokojnie wycelować w dziadka. Jeszcze itemków nie ma, więc pewnie itemki się pojawiają później. Okej. Okay. Zostało jedno serducho i... jeszcze itemków nie ma, no teraz może nas trafić. No, to było pewne, że już... kiedyś ten nabój wykorzysta w naszym kierunku. Ale myślę, że szanse na pokonanie go w tej rundzie są naprawdę wielkie, no bo... no bo ma tylko jedno serce, no nie ma się tutaj co martwić. I mieliśmy chyba już koniec nabojów ślepych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie liczyłem tego dokładnie, nie byłem tutaj jeszcze tak zaangażowany umysłowo jak w Backshot Roulette. No przepraszam, tam się czytam, a zaangażowany umysłowo byłeś tam? To ja już nie wróżę, jak ty nie jesteś zaangażowany umysłowo. Aha. To gdzie itemki? Dostaniemy je? 2-1. No dobra, no to szansa jest dosyć duża. Nie może amunicji dużo nie ma? Okej, okay, teraz dopiero dostaliśmy itemki. Jedno życie, na jedną turę go zatrzymujemy, sprawdzamy jaka jest w środku. A, w ten sposób sprawdzamy. No dobra, to chyba... źle zadziała. Zatrzymajmy go na jedną turę. Strzelmy, no i w sumie została mu tylko jedna... ślepa, więc to bez różnicy dla nas tak naprawdę. Chyba, że jeszcze dalej będzie zatrzymany. O, jeszcze cztery serca. No i w tej rundzie automatycznie on przechodzi tutaj. Double damage możemy użyć i wszystko, ale no... co ja zrobiłem właśnie? Co się teraz wydarzyło? Aha, dobra, zmieniłem amunicję kompletnie. No to miało znaczenie. Czyli tak, verify bullet nie robimy. Jeszcze raz nie zwiększymy tych obrażeń.
No ale w dziadka walimy. I to było z podwójnej lufy, nie? Dziadek z dubeltuby dostał za dwa serca. No jeszcze go pokonamy w tej rundzie i przechodzimy już do normalnej rozgrywki. Myślę, że na shortcie jak jakiś fajny wynik się uda ukręcić szybko, no to też to pewnie się pojawi. Najbardziej interesują... Aha, Grandpa użył... Grandpa użył, dziadek użył serduszka. Więc odzyskał serce. Więc będziemy musieli użyć... A, jeszcze raz użył. No to jeszcze dwa razy będziemy musieli go trafić, przynajmniej z tej amunicji normalnej. O, weryfikuję, co było. Aha. I zresetował kompletnie amunicję. I mamy teraz mnóstwo ślepaków. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dziadek. Z tymi ślepakami. Aha, i znowu sprawdza amunicję. No i teraz powinienem ja teoretycznie strzelać, nie? A no tak, no bo jeszcze w siebie można, zapomniałem o tym, więc jeżeli on w siebie będzie teraz strzelał... Dziadek się ustrzelił! No to zostały mu dwa serca, no ciężko, żeby go teraz nie ustrzelić, nie? Możemy? Możemy w końcu? Nie no, walimy w niego cały czas, bo to nie ma inaczej sensu. Aha, no myślałem nad tym, czy dać podwójne obrażenia, ale wygląda na to, że nie ma to większego sensu. Myślę jeszcze nad jedną rzeczą. Ile tam było tej ostrej amunicji w końcu, bo się nie przypatrzyłem. Nie mówię, to się kompletnie nie skupiłem. Tylko tak kompletnie dla fanów chciałem zobaczyć, jak wygląda ta konkretna część rozgrywki. A tu takie rzeczy. To... A! Ile razy on jeszcze będzie to robił? On chyba ma w głowie to, że już nie ma amunicji, która mogłaby mu zrobić krzywdę, dlatego cały czas tak robi. On tak się już zatrzymał na zawsze, dziadek zapętlony. Ja nie mogę powiedzieć tego, no nie mogę tego powiedzieć. Dziadek chyba użył czegoś innego niż proch strzelniczy, po prostu, tak mi się wydaje. Nie wiem, używamy podwójnych, ale dziadek nam nie oddał shotguna, nie? Dobra, czyli to jest jeszcze lekko zbugowane, to wejdźmy sobie do menu głównego. Ile mieliśmy punktów? 18, pięknie. Nie wiem ile to jest, czy to jest dużo czy mało, ale... Kolejność jak przejdziemy harda jeszcze raz, żeby już go tak wiecie, przejść, bo tu już się udało prawie. Już czułem harda jak easy. A jeżeli chodzi o madness, to nawet nie mówię, żeby się stawiali pod tą łapkę, w ogóle bo nie wiem, czy ja będę w ogóle w stanie kiedykolwiek to przejść, nie? Znaczy nie mówię, że można spróbować, ale czy przejść? Nie wiem. Zobaczymy się kolejnym razem, po zobaczenia i cześć.